Ladies and gentlemen, welcome to the main event. And the winner is. Darek wszystkim z tej strony, Miku, i witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z Great Random's Battle. Mm. Kontynuujemy czołgi ciężkie, jest to przedostatnie drzewko. Jeszcze tylko te deki i zobaczymy kto wygra czołg z ósmego poziomu premium. A dzisiaj bitewka Rudy i Zbis. Niestety Rudy stojąc w szranki z gnojkiem 03 no, nie udało mu się wygrać. Powtórka Rudego bardzo wysoko punktowana, więc polecam sobie tak połączyć wątki ile mógł mieć gnojek powtórka Rudego 25 równo 2500. Nie wystarczyło, żeby Gnojka pokonać. A muszę Wam powiedzieć od razu, że no, powtórka Rudego była bardzo, bardzo wysoko punktowana. Teraz co ten UDES robi? Chyba go wywaliło prawdopodobnie. Chyba go wywaliło, bo się kręci w kółko. <laughs> Więc tu cóż. Dobrze, gramy sobie tak zwanym Ziemniakiem. Vel alienem. Well, jak już się nazwa wskazuje w wocie M6A2E1. Wy sobie oglądajcie teraz co się dzieje tutaj w bitwie, bo będzie oczywiście ładne punktowanie. A ja powiem historię tego pojazdu, ponieważ może nie każdy ją zna, moi drodzy. Ziemniak w Alien był czołgiem wyjątkowym z naciskiem na był. Dlaczego? Ponieważ kiedy gra się pojawiała dopiero na, na scenie gamingowej, czy, czy, czy był tak zwany release, można było sobie kupić trzy z tego co kojarzę: bundle, trzy albo cztery, nie pamiętam dokładnie, tak zwane preordery. I w tych preorderach były właśnie bardzo wyjątkowe czołgi. Oczywiście preordery były bardzo drogie, tam chyba w granicach 300-400 zł, może nawet więcej, i jednym z tych preorderów właśnie był ten, który w składzie miał ziemniaka, czyli M6A2E1 i był to czołg wyjątkowy, nie można było go zdobyć w żaden inny sposób, tylko właśnie przez ten preorder, przez, przez bardzo długi czas zresztą potem, Długo się nie pojawiał w sklepie. No właśnie już wiecie o co chodzi. Długo się nie pojawiał w sklepie, był to czołg, właśnie, jak mówiłem wcześniej, wyjątkowy, bardzo unikatowy, kto go miał w garażu, ten mógł się cieszyć, a było ich bardzo mało. No i nagle w 2017 roku na 1 kwietnia, czyli na Prima, Aprilis, WG parowuje z drzwiami razem na serwer i daje do kupienia właśnie wspomnianego ziemniaka. Oczywiście kwota była dosyć spora, tam kojarzę, chyba to było 4 Około 500 zł, jak nie więcej. W pierwszym, w pierwszym rzucie, oczywiście. No i tutaj oczywiście za, za, zaczął się hurdur, bo można było kupić ziemniaka, tak. Czyli pojazd, który był wcześniej gwarantowany przez WG, że jest unikatowy, i to jest właśnie taki specjalny prezent, może nie prezent, ale specjalna rzecz, którą ci gracze mogą mieć i na pewno nikt, nikt tego nie będzie miał więcej. No i już oczywiście zaczęła się dosyć spory, się zaczęła spora dyskusja. Co ciekawe, nie tylko przez graczy, którzy mieli ten pojazd z garażu, ale nagle, nawet przez tych, którzy mogli ten pojazd kupić, tak? czyli przez innych playerów, którzy zobaczyli, no, że w WG trochę leci tak zwanego uja. Po prostu firma się zachowała jak, trochę jak świnia. Dała czołg, który miał być wyjątkowy do sprzedaży, żeby tylko troszeczkę swoją kapzę podreperować. No i to się z graczą troszeczkę nie spodobało. Zresztą potem było jeszcze dobicie tego tematu, ponieważ chwilę potem, może nie chwilę, ale chyba rok później, ziemniak pojawił się z tego, co każe w kalendarzu adwentowym za jakieś grosze, tak naprawdę, jeśli chodzi o unikatowość tego pojazdu, za jakieś 200 chyba złotych niecałe, czy, czy lekko ponad. Więc to już było takie dobicie pokazanie, że firma może robić, co chce, mówić, co chce i nikt jej tutaj nie będzie dyktował warunków i oni po prostu wiedzą sami, na czym stoją i co chcą robić. Więc jak widać właśnie w tym momencie, ziemniak przestał być tym, tym pojazdem unikatowym. Oczywiście nie każdy go ma, bo cena była dosyć zaporowa tego pierwszego rzutu, druga już troszeczkę lepiej, co nie zmienia faktu, że no ogólnie sam, sama historia tego, tego pojazdu jest, jest no dosyć nieciekawa i świadczy o tym, jakie WG ma podejście do swojego, do swojego słownictwa, że tak powiem, jeśli chodzi o słowność swoich wypowiedzi, że jak coś jest wyjątkowe, to nie liczcie, że będzie to wyjątkowe długo, może to być wyjątkowe przez rok, przez dwa, przez trzy, ale kiedyś w końcu pojawi się w sklepie premium, zresztą tak samo jak było pamiętacie z typkiem 59, który Miał się w ogóle nie pojawić w sklepie premium, albo w ogóle w sposób nie można było go zdobyć, a potem rok, rok temu zresztą był dostępny w paczkach świątecznych i nawet sporo graczy go wylosowało. Więc... Co, co można dużo mówić, niech ta historia świadczy o tym, jak warto brać na serio słowa WG. Wracamy do bitwy, bo teraz się robi ciekawie. Widzimy, nasz bogaty tutaj się teraz siłuje z KW5. Nasza arta próbuje nam pomóc, ale nie wychodzi i to bo trafia w nas. Dodatkowo jeszcze mamy tutaj wsparcie T34, który, który próbując nam pomóc oczywiście, co robi, trafia też w nas. Więc to mamy. I znowu kabu 5 to jeszcze od nas trafia przy okazji Więc no tutaj mamy dosyć sporą e, Sporo walki Mamy się czym bronić, oczywiście armatka tego pojazdu 105 mm, damage 320 na, na penetracji 204, na golfie 245 Więc może nie jest tak super mega Po raz kolejny z z czy czwórki, e, czy będzie wreszcie Wreszcie się udało uporać z tą KW-5 Więc mamy się czym bronić Też mamy nawet niezły pancerz Pancerz kadłuba 191, 66, 51 Pancerz wieży 229, 8 i 208 z tyłu co jest ciekawe. Minus jest taki, że jesteśmy dosyć duzi jak widzieliście, jesteśmy jeszcze wyżsi niż kawu piątka, więc to jest ciekawe. Teraz nasz bohater próbuje tutaj się pozbyć tego Isa. No jest zresztą nie, nie nie miłosiernie Teraz tego Isa w boczek. Gramy oczywiście full gold, praktycznie jak widzicie pokorek APC-ów. Ale ten czołg penetracją nie grzeszy niestety, więc trzeba się na to, yy, trzeba się z tym godzić. Rozrzut na 100 metrów też jest mało ciekawy, 0,4. Oczywiście można to zbić dosyć, dosyć łatwo, ale niewiele i czas celowania 2 sekundy i 1 dziesiąta. UDES AFK oczywiście, pamiętacie sobie jeździł w kółko, wywaliło go prawdopodobnie coś miał z netem, więc on tu się nie przyda, a my po powolutku lecimy do przodu, widzimy teraz szałpa tuż za nami. No i jesteśmy dosyć mocno oklepani mamy 270 punktów życia, już mamy naprawioną Matę przecież była uszkodzona, ale jeszcze mamy radiooperatora rannego, ale bitwa wygląda w miarę przyzwoicie: z 10 do 8. Teraz widzimy nasz t 34 która chciała tak koniecznie pomóc, podjeżdża sobie do przodu i ginie, więc gracz, jak widać, bardzo dobry, przydatny w czołgu premium. A na górze dzieje się nieciekawie, ponieważ nasz Hellcat rozwala t 34 P43 rozwala naszego Helkata. Jackson rozwala naszego Cromwella i nam się powoli tutaj różna zaczyna składać. Teraz celowanie Jacksona bardzo ładnie. Czekam oczywiście na, teraz na komentarze, że gościu używa tundry. Szczególnie yy, yy, na te komentarze liczę od, od ludzi, którzy nigdy żadnych powtórki nie odpalili i nie wie, jak działa system powtórek w, w, w ie więc, yy, kom, więc komentarz oskarżający o tundrę na prób się, piszcie sobie spokojnie. Yy, my jedziemy dalej. Yy, 3800 obrażnie, więc bardzo ładnie, 5120 yy odbitych i 670 punktów po naszej asyście. U nich zostaje jeszcze Helka. Zostaje gdzieś super, gdzieś tam. Się, teraz się super pod naszą bazą trzeba ją kapować. I jeszcze jest Artka. Przypomina tą Artkę, która tutaj może no, trochę, trochę roboty porobić. Powiem się powiedział Helkat, chyba nie jest świadomy, że my tu stoimy. Teraz pierwszy strzał w boczy tego helkata cofamy się oczywiście, żeby wszystko przyjmować na wieżyczkę. Ale przypominam, Artka tutaj pewnie czuwa. Teraz delikatny wyjazd, Herkac się odbija od naszej wieży, znika nam, ale w ciemno wykańcza tego TDK amerykańskiego na naszym kapie T26E4, więc trzeba tam mieć pod uwagę, że musimy to dekapować. I teraz hartka nas trafia. na szczęście tylko za 240-31 punkt, nam zostaje jeszcze życia. To jest wystarczająco, żeby tą bazę skapować, chyba że nas trafi w ciemno. A tam chłopaki oczywiście muszą się uporać tym, z tym super persem. Może być słabo, bo tam jest tylko szmalturn i Udes, który jest na Awku. Na no i na oczywiście nasze, nasze SU. Więc wszystko w rękach SU. Pancer świeci, SU, strzela, i próbujemy teraz dekapować bazę, żebyśmy my, jako pierwsi, tę tą, tą bazę skapowali. Więc teraz będzie kto pierwszy, ten lepszy. Na razie przeciwnicy wygrywają. O 4 sekundy, 3-4 sekundy. Ale jeśli będzie dekup, to prawdopodobnie. O, w tym momencie się decap pojawia. Oczywiście mam tutaj już bitwę przyspieszoną, bo to będzie teraz walka tylko o kapa. W tym momencie pra prawdopodobnie już wygramy. Chyba, że Arta trafi nas w ciemność. Jeśli nas trafi, no to prawdopodobnie też od razu zginiemy. Parę skomunik dekup z naszej, z naszej strony widzimy. Pers tam, no mało ogarnie. Ja bym na miejscu, na, na miejscu Persa po prostu podjechał do przodu już wcześniej i spróbował rozwalić te czołgi, ale no jak widać, um, idzie nam na rękę i woli stać na bazie, być punktowanym co jakiś czas przez czołgi. Teraz dymuję naszego p pancera Szmalturna, ale to już jest będzie śpiew. Dwie sekundy, jedna, wygrywamy bitwę, jeszcze się na koniec Artka pojawia, strzał z biodra i siódmy frak. <laughs> bardzo ładnie, 4400 obrażeń, 5300, Taka e, jaka radość, widać, widać myszką poruszanie, 5300 obrażeń odbitych i tam jest lekko ponad kilka stów po naszej asyście. Niestety, moi drodzy, mimo że powtórka była bardzo, bardzo wysoko punktowana, to była jedna z wyższych powtórek, Gnojek e, miał powtórkę lepszą, lepszą, dużo lepszą. E, więc, no cóż, Rudy. Mimo, że się postarałeś, że wysłałeś mi zajebistą bitwę, fajnie, że pokazałeś ten pojazd, miło mi, że właśnie jakiś taki unikatowy kiedyś, teraz nawet, to ja sumie też, ziemniaczek się pojawił u mnie na, podczas tych bitew, no szkoda, że się nie udało wygrać tej bitwy i szkoda, że nie udało się przejść dalej, ale i tak gratulacje za dojście do ćwiartki i dziękuję Ci za udział w konkursie, a Was zapraszam na kolejną powtórkę tego dnia, 18.00, Koliber kontra Zapylka, zobaczymy kto przejdzie do półfinału i będzie się mierzył z Gnojkiem, 0:3 Pierwszym półfinał oczywiście para Ludwiniaczek 15 i Jawoli Mleko. To już wszystko w czwartek zobaczycie. A na razie was żegnam. Życzę wam miłego dnia i yy, albo wieczoru, w kiedy, kiedy tę powtórkę oglądacie. Do zobaczenia, cześć.